Witamy Was serdecznie, ja Szajbajk oraz Marek Konwa. Nie trzeba Wam przedstawiać tej twarzy, siema Marku. Tak w ogóle to pierwszy raz się spotykamy tak face to face i dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jakie są plany Marka. Przede wszystkim ja chcę wspomnieć o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, bo jeżeli nie śledziliście, niestety kamery nie pokazywały tego zbyt dobrze w Alpstadt. Marek przyjechał na pozycji 16. Było ekstremalnie. Tak, trasa była ekstremalnie ślizga, co mi bardzo odpowiadało. Właśnie, opowiedz trochę o tych zawodach. Marek to zawodnik cross country, w maratonach też startujesz, ale rozumiem, że cross country to jest to, co... No, głównie nastawiam się na cross country, jeśli chodzi o sezon letni. Dokładnie. W Alpstadt padało, ta ziemia w Alpstadt to jest taka glinkowata, rowery ludzie mieli pooklejane, ogólnie była panika. Niektórzy się zatrzymywali już podczas zawodów, żeby wymienić koła, tak jak Sabine Spitz na przykład. Zgadza się, 3 dni właśnie przed zawodami padał deszcz. A no właśnie. A w sumie opady się skończyły, dajmy na to tam po wyścigu kobiet, tak? Później wszystko się robiło coraz bardziej suche, że tak powiem. To jest dosyć specyficzne podłoże, bo tam są takie białe kamyczki, one są obite na beton i można powiedzieć, że jest czyste lodowisko. Mhm. To sobie tak leżało przez kilka dni ta woda, no i czekała na zawodników. Jaka była twoja taktyka, jak poszło? 16 miejsce, rewelacja, żebyś wracał do bardzo wysokiej formy, jak to wyglądało, powiedz coś. Możliwe, że nie liczyłem też na takie wysokie miejsce w Alpstadt. Chciałem po prostu dobrze wystartować, żeby się przebić do przodu, bo start 60 pozycji na pewno na tamtej trasie to trochę utrudnia. Jest strasznie wąsko, nie tak jak tutaj, gdzie w Nowym Mieście mamy szerokie podjazdy i jest łatwo wyprzedzać. No i zgodnie z planem przebijałem się do przodu co rundę i w sumie już chyba na drugiej czy trzeciej rundzie byłem tam w okolicach 30 pozycji. Dalsza część wyścigu wyglądała, no też bardzo podobnie, teraz się przebijałem do przodu. Tak? Czekaj, ile czasu w sumie jechałeś? Znaczy godzinę 32 chyba. Czyli no takie cross-countrowe 90 minut. Dokładnie. Mhm. Od początku do końca wyprzedzałeś. Wyprzedzałeś więcej na zjazdach czy na podjazdach? Można powiedzieć, że porówno, choć na tych zjazdach też nie było jak wyprzedzać, bo także była jedna ścieżka taka rynna wyjeżdżona, aha, a poza rynną, dajmy na to, było błoto i wypadało się z trasy. Mhm. Więc mało było miejsc, gdzie można było wyprzedzać. Najwięcej tego placu było na prostej startowej. Mhm. Było sporo opadków tak na trasie, gdzie zawodnicy po prostu wypadali z trasy, to ułatwiało wyprzedzanie. Tak? Mhm. Miałem takie dwie, trzy sytuacje, gdzie dwóch zawodników przede mną się przewróciło, a ja chominąłem bokiem. Mhm. To nawet na ostatniej rundzie właśnie chyba Thomas Licher się szczepił z takim Martinem Lo. Na tym, to był taki drop i uskok, jak kojarzysz pewnie. To zaraz za tym dropem zakręt w lewo, oni się tam po prostu rozłożyli przede mną. Tam się działo. Zwłaszcza w kategorii kobiet. Moja żona mówi, ale się super kobiety oglądało. Bo mówi, u mężczyzn nie było tak widać tej trudności, ale technicznie trudno było. U dziewczyn na pewno były gorsze warunki niż u nas, bo to było bardziej lepiące. Mhm. I było go więcej. A przeważnie takie jest, że na naszym wyścigu to było, to jest trasy trochę zgarnięte, bo wszyscy je rozjeżdżą i wyniosą z trasy. Praktycznie można powiedzieć, że na każdym wyścigu ten nasz wyścig jest łatwiejszy. Z tego, co do ciebie śledzę, to lubisz ty techniczne trasy. Marek, top 20 na świecie to jest marzenie wielu, wielu z nas. Ile już lat jeździsz? Który to jest twój sezon, powiedz? Zacząłem jeździć w 2003 roku. Mhm. Czekaj, 15 sezon, ale już się ścigałeś, tak? W 2003? Tak, zacząłem się ścigać po prostu w klubie Zielonej Góry. Mhm. To była trasa Zielona Góra? Tak. Aha, okej. Okay. Te biało-niebieskie stroje? Tak. No widzisz, ja z Wałbrzycha, z Boguszowa Gorz dokładnie, pamiętam, że trasa Zielona Góra do nas przyjeżdżała i zawsze się dziwiłem, jak chłopaki z trasy Zielonej Góry, którzy nie mają takich gór, łoili nas czasami w Książu. Są góry. No właśnie, teraz mieszkam w Zielonej Górze już, bo się przeprowadziłem, ale pochodzę z Wałbrzycha. Wzgórza Piastowskie już teraz mam opanowane, także też tam ćwiczę. A tam powiesz, jeździ Wilkanowie? Czekaj, to jest tam gdzie jest podjazd po betonach? Tak. No oczywiście, mam dla ciebie właśnie wiadomość, pobiłem twój czas tam na betonach. No właśnie ostatnio dostałem jakieś powiadomienie. Nie, wiesz co, no bo ty to jechałeś w trakcie zawodów, no to jest co innego w trakcie zawodów robić koma. Koma ma kto inny, ale wiem, że jestem sekundę szybszy od ciebie, z tym, że ja tam tylko przyjechałem, wiesz, robić koma. Czyli jeździsz już sporo lat. Moi widzowie pytają, ci, którzy zaczynają się ścigać, mówią, to są pierwsze moje zawody, jeżdżą na kaszmarki, na inne maratony. Co robić, jak trenować, żeby być dobrym? Co byś poradził widzom, tym, którzy zaczynają przygodę z kolarstwem górskim? Znaczy na pewno ważne jest regularne jeżdżenie, nie chodzi o to, żeby jeździć dużo. Tylko regularnie, tak? Wystarczy, dajmy na to, 2-3 razy w tygodniu. Nie jakieś tam mega długie dystanse, tylko na początek godzina, półtorej, tak? Od czegoś trzeba zacząć, a z biegiem czasu można wprowadzać tą regularność coraz częstszą, tak? Dużo osób wychodzi z założenia, że trzeba na trening zrobić 3-4 godziny, tak? A to nie zawsze o to chodzi. Ja też nie wcale jakoś dużo kilometrów w ciągu roku nie przejeżdżam, bo to jest może około 10 tysięcy, a to nie jest dużo.
A teraz mniej więcej ile godzin w tygodniu spędzasz na rowerze? Między 12 a 16. No to też nie mało, nie? 12-16? 12 to jest tak optymalnie w sumie. Po ilu sezonach twoich ścigania się podjąłeś decyzję, żeby trenować z trenerem? Już nie samodzielnie, tylko na początku właśnie, jak jeździłem w Zielonej Górze, to tam trenował mnie Kazimierz Prokopyszyn. A już od samego początku? Tak. Od początku jeździłem w sumie w klubie, a wcześniej po prostu jeździłem sobie na rowerze sam dla siebie. Od samego początku wiedziałeś, jak już jeździłeś od tam w trasie Zielonej Górze, że jesteś dobry? Już jeździłeś w klubie, czy na początku było ciężko? W sumie w pierwszym roku, właśnie w 2003, to już byłem chyba... Pierwszy mój wyścig taki poważny to był w ogóle Langfall, nic z Druje. Tam byłem chyba, nie wiem, 30 któryś. Mhm. I drugi z tych poważniejszych wyścigów to był Lang, ale w Szczawnie z Druje na koniec roku. Tam już byłem chyba 12 czy 14. No, ale w następnym roku już wygrałem Grand Prix cały. No i w sumie byłem tam... Byłem już najlepszy w Polsce, ale w Młodzikach. Czyli w tej... Najpierw są Żacy, później Młodzicy i Jerzy Młodzie. No to już przejechałeś wszystkie kategorie wiekowe możliwe. Marek, jakie są twoje plany na ten rok? Ja wiem, że to jest trudno powiedzieć, który będę pojutrze w Nowym Mieście, tak? Ale jakie masz plany? Kiedy powiedziałbyś, że udało się to, co chciałeś dokonać w tym roku? Na pewno w pewnym stopniu 16 miejsce, które zajmę w Alpsta, to już jest duży sukces na ten sezon. Na pewno. Bo nie wiem, czy znasz moje najlepsze miejsce w karierze na Pucharze Świata, czy nie? Czekaj, no w Dychu nie byłeś. 14. 14. W Nowym Mieście właśnie. I to było właśnie, nie pamiętam, w 2013 roku, jak jeździłem właśnie u Barta. 20 byłem już kilka razy, chyba tam 18, 19. Mm-hmm. Przez Europę też byłem 16. No więc do pobicia rekordu jeszcze trochę w roku jest. Zobaczymy, może uda się w niedzielę. Okej. W każdym razie top 20, gdyby ci się udało utrzymać, no to wszyscy będziemy cię bardzo śledzić. I liczymy na to, że też realizator będzie pokazywał więcej zawodników poza dziesiątką pierwszą. Czy no fajnie by było. Z jednej strony... Wiadomo, że wolę pokazywać czułkę, bo może jest lepsza oglądalność czy co. Ale z tyłu się bardzo dużo dzieje, zwłaszcza, że tacy zawodnicy jak ty, którzy startują, z którego rzędu mniej więcej będziesz leciał w Nowym Mieście, jak będziesz startował? Też trudno powiedzieć, bo nawet jak wiesz, mam 53 numer czy któryś, na stracie tak zawodnicy się zjeżdżają do przodu, jak jest minuta do startu. Aha. Więc ja czasami nawet stoję za zawodnikiem, który ma 30 któryś numer. Aha. Więc to tak nie ma zasady, czasami się uda przebić nawet na starcie, trochę do przodu przepchać, bo jest luka, to sobie podjedziesz. A czasami stoisz tak daleko jak stałeś. No ale z trzeciego rządu nie będziesz, nie, te piąty, szósty. No nawet dalej. No. Siódmy, ósmy. No to z siódmego, ósmego rzędu gonitwa na piętnastą pozycję to jest, to warto oglądać. To sobie łatwo wyobrazić, tak? Bo jak chcesz się przebić do przodu, to musisz jechać szybciej niż ci pierwsi. Dokładnie. Prosta sprawa. Zresztą czasy okrążeń, które no też masz świetne. Też ciężko zrobić dobry czas okrążenia, jak jadą słabsi zawodnicy przed tobą. No? Musisz ich wyprzedzać, a jak masz wolną trasę, to jak jadą ci z przodu, to też jest inaczej. Bo jak się trafi akurat, że jedziesz tam na 30 pozycji, masz przed sobą jakąś tam lukę, to wtedy też można śmiało sobie jechać swoim tempem. No to życzę ci, żebyś miał jak najwięcej miejsca i żebyś się znajdował na trasie w niedzielę i będziemy cię oglądać na żywo w Red Bull TV. Fajnie, dzięki serdecznie.